Rozpoczynamy konkurs Grand Prix zawodów CESI w kategorii juniorów. Jest to konkurs, który jest kwalifikacją do tegorocznych Mistrzostw Europy w tej kategorii. Serdecznie witam kibiców, którzy oglądają tutaj te zmagania na żywo. Witam też tych, którzy oglądają retransmisję na portalu tylkoskoki.pl. Jako pierwszy na parkurze pojawił się Szymon Tęcza. Szymon Tęcza zmienił konia, dosiada jednak najpierw Lukrecji. Lukrecja to cyrkogiera Turbut Quirinu z matki Poczad. Przypomnę, ten zawodnik nie tak dawno zajął czwarte miejsce w halowym Pucharze Polskim w kategorii juniorów. Reprezentuje na co dzień klub Sokół Dama Sławek. I zobaczmy, jaki parkur ustawił Wolfgang Meyer. Jedynka wolno stojąca stacjonata, dalej w prawo kolejna stacjonata, daleki dystans na 7 kroków galopu do zielonego oksera. Stacjonata biało-czerwona i znowu daleki łuk do przeszkody numer 5 do oksera Polskiego Związku Jeździeckiego. Prawo na okser i teraz 6 kroków galopu do stacjonaty numer 7 i dalej w prawo potrójna kombinacja. Okser 2 kroki 10, 6 do stacjonaty i 11 metrów do kolejnej stacjonaty. I ostatnia linia. Okser i daleki dystans do stacjonaty nad rowem z wodą. Urwał fulę. Przejazd mimo to udany, bezbłędny. 0 punktów karnych, czas 75-13. Teraz Laura Stremel na koniu Lucy. To para z Niemiec, Germany. Jest to konkurs zwykły z rozgrywką, a więc pary, które pokonają ten parkur bezbłędnie, wystartują w finałowym barażu na czas na skróconym parkurze. Lucy 2000 pod Amazonką pokonała parkur bezbłędnie zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego. W piątek miejsce czwarte, a wczoraj ta para zajęła miejsce siódme. Koń wyhodowany w Niemczech, klacz po ogierze Land Rebel. Dobre przytrzymanie w tej linii, tu jest troszeczkę ciasno, zwłaszcza że konie galopują chętnie wprost do wyjścia. No i teraz potrójna kombinacja. Pewna, spokojna jazda i już tylko ostatnia linia na nią. Daleki, obszerny najazd. Nie był tutaj zbyt wymagający Wolfgang Meyer. Zero punktów karnych. Cleorant. Czas 77-79, a więc w normie. Druga para kwalifikuje się do rozgrywki. Teraz obejrzymy reprezentanta Polski, na co dzień zawodnika KJK Szary Michałowice. Przed nami Albert Ornat na koniu Camilo Son. Camilo Son to holsztyński wałach po Camilo Star, z matki po Karolus. Wcześniej na tym koniu startował Krzysztof Ludwiczak, potem jeszcze Waldemar Rogowski z klubu Wechta Rosnówko. Dziś na tym koniu radzi sobie świetnie w wysokich konkursach Albert Ornat, który ma w tej chwili 16 lat. Dwa lata temu reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Europy Dzieci. W
Wczoraj Camilo Son pokonał parkour bezbłędnie. W sobotę rozgrywany był dla juniorów konkurs dwufazowy. No i zrzutka przy wejściu w szereg. Szereg rzadko spotykany w konkursach Grand Prix. Trójczłonowa kombinacja, gdzie zarówno między członami AB, jak i BC dwa kroki galopu konia. Znowu troszkę blisko i znowu zrzutka, tym razem na okserze numer 9. Również bezbłędnie. Wynik 8 punktów karnych, czas 76:44. Teraz Krytupas Petretis z Litwy na koniu Briszele. Latwia. Zawodnik, którego oglądamy, wygrał pierwszego dnia konkurs dla juniorów, z tym, że na innym koniu, na którym zobaczymy go później, tym razem na Briszeli, to hanowerska klacz po ogierze Balube Dirue z matki Pogranus, a więc fantastyczne pochodzenie tego konia. No, ojca przypominać nie trzeba, wspaniały francuski ogier, który wygrywał pod Rodrigo Pessoa trzykrotnie Puchar Świata i Igrzyska Olimpijskie w Atenach. Dobre wejście w szereg, no i dalej też precyzyjnie koń odwdzięcza się dobrymi, czystymi skokami. Nie tylko ten koń jest dokładny, również duża potęga skoku. 0 punktów karnych. Trzeci bezbłędny przejazd w tym konkursie, czas w normie 74:92. Andrzej Opłatek na początku kwietnia zdobył srebrny medal halowego Pucharu Polski w kategorii juniorów. Tydzień temu bardzo dobrze spisał się na zawodach CSI dla juniorów w Lincu. Tam dwukrotnie w konkursach kwalifikacyjnych był drugi i wygrał konkurs finałowy. Light My Fire to westfalska klasz po ogierze Leonardo. Płaski skok, teoretycznie zawodnik dobrze tutaj pojechał, skorygował ten dystans, ale koń troszkę rozkojarzony przy przeszkodzie skakanej do wyjazdu. Teraz potrójny szereg, pokonany bezbłędnie, mimo pewnego zawahania na członie A. No i dalej Andrzej Opłatek chyba uspokoi już jazdę, tym razem perfekcyjnie, ostatnia linia. 4 punkty karne to wynik końcowy, czas 78:92. Będzie mógł ten wynik jeszcze poprawić, pojedzie na innym koniu.
Przed nami dawno niewidziana Karolina Stańczak, reprezentantka z Polski na koniu Limbutina. Amazonka jeszcze w tym roku w Polsce nie startowała. Na początku stycznia była na zawodach CSI w Holandii. Nie widzieliśmy jej na tegorocznym Pucharze Polski. Ja przypomnę, ona w zeszłym roku w Pucharze Polski w kategorii juniorów jako 15-latka, bowiem teraz ma 16 lat, zajęła miejsce drugie. Limbutina to klacz rasy holsztyńskiej po ogierze Limbu z matki po Kaskawel. Nowy koń Amazonki, widać, radzi sobie z nim bardzo dobrze. No i zapowiada się kolejny bezbłędny przejazd. Troszkę niesforna, troszkę chyba trudna w prowadzeniu. No i tutaj ten najazd na potrójny szereg, gdzie klacz troszeczkę stawiała opór, troszkę chciała uciec przed szłonem, a nie był prosty. W konsekwencji wyłamanie przed szłonem B. No i powtórnie, od początku trzeba pokonać ten szereg. No i teraz już dobrze. Trzynaście punktów karnych, w tym 9 za przekroczenie normy czasu. Czas 112:30. A teraz, szanowni państwo, obejrzymy aktualną złotą medalistkę halowego Pucharu Polski w kategorii juniorów, Monikę Gruntkowską. Amazonka z klubu WLKS Kraków z Włoszowice dosiada swojego konia numer 1, klacz Zetę. Zeta to córka ogiera Elvis, której właścicielką jest mama zawodniczki, pani Beata Gruntkowska. Pamiętamy świetną postawę Amazonki na halowym Pucharze Polski w Michałowicach. Tak jak mówiłem, wygrała tam kategorię juniorów. No a tydzień później wystartowała jeszcze na innym koniu w Pucharze Polski w kategorii małych koni i tam też zdobyła złoty medal. Zeszłoroczna uczestniczka Mistrzostw Europy Dzieci, czy w tym roku jako 15-latka już debiutuje w Mistrzostwach Europy Juniorów. Przygląda się tym startom trener kadry narodowej, pan Rudolf Mrugała. Świetny dojazd do szeregu, tak jak trzeba, perfekcyjne podprowadzenie troszeczkę bliżej, no i dalej w środku. Nie było żadnych problemów. Zero punktów karnych, czas w normie, ten czas to 75:72. Gotowość do startu zgłasza Maja Radomska, reprezentantka Polski na koniu Kalimera. Kalimera, klacz rasy holsztyńskiej po ogierze Kalato. Maja Radomska jeszcze bez większego doświadczenia w zeszłym roku tutaj na tym hipodromie w Dżonkowie debiutowała w Mistrzostwach Polski Juniorów.
Przypomnę, że tegoroczne Mistrzostwa Polski, i to we wszystkich trzech kategoriach wiekowych, juniorów, młodych jeźdźców i seniorów, odbędą się również w Drzonkowie w połowie sierpnia. Ja do tej pory Maja Radomska na tych zawodach pierwszego dnia miała przejazd z jednym punktem za przekroczenie normy czasu. Troszkę gorzej poszło i wczoraj w sobotę dwie zrzutki. No dziś jest bliska bezbłędnego przejazdu w konkursie Grand Prix, konkursie, który jest kwalifikacją do Mistrzostw Europy Juniorów. Duża klacz, troszkę zrobiło jej się ciasno, no ale skoczyła poprawnie przez członce. Zero punktów karnych, czas w normie i to jest piąta para, która kwalifikuje się do rozgrywki. Przejazd rozpoczyna Justine Rytmsma z Niemiec na koniu Cisser Cheese. Koń, którego dosiada Amazonka z Niemiec, to holsztyński wałach po Chambertin. Jak na razie Amazonka jeździ tutaj w sumie bez powodzenia. Pierwszego dnia 5 punktów karnych, wczoraj 7. Przekroczenia normy czasu przez pierwsze 2 dni. No i teraz widzimy, skąd te przekroczenia. Amazonka mocno przytrzymuje swojego konia, zatrzymuje go wręcz w miejscu. Zrzutka na przeszkodzie numer 6, potem jeszcze Amazonka dołożyła fulę do siódemki. Sześć punktów karnych, 4 za błąd i 2 za przekroczenie normy czasu. Czas 84.50. Przed nami Hanna Jachimowicz, reprezentantka Polski, na co dzień zawodniczka klubu Liliówka Stęszewko, dosiada konia Voltaccia. Hanna Jachimowicz sukcesy odnosiła już w kategorii dzieci, zdobyła medal w pierwszym Pucharze Polski w tej kategorii, który rozgrywany był bodajże 3 lata temu. Dosiada konia, na którym jeździ od tego sezonu, klacz Voltaccia. No i zatrzymanie, 4 punkty karne. Thank you.
7 punktów karnych, w tym 3 za przekroczenie normy czasu. Czas 87:14. Wjechała na parkour Adrianna Ostrowska na koniu i McQuill. Na McQuillu jeździ w sumie od niedawna, od półtora roku. Wygrała na nim konkurs kwalifikacyjny Pucharu Polski na zawodach w Lesznie w zeszłym roku. Sami McQuill, syn Ogiera Luron z matki Polen. Wcześniej na tym koniu jeździł Andrzej Głoskowski. Cieszy fakt, że i McQuilla widzimy znowu w dobrej formie. Koń, który wygrał kilka konkursów zaliczanych do rankingu Rolexa, tak jak mówiłem, pod Andrzejem Głoskowskim. Razem z Adrianną Ostrowską może stanowić dobrą parę na tegoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów. Zawodniczka klubu Napoleońska Zagroda. Przypomnę, że ten klub już w przyszłym tygodniu organizuje zawody ogólnopolskie na hipodromie w Bogusławicach. Ambitny McQuill mocno pociągnął do przodu w tym szeregu. Było troszkę ciasno, ale nie miał problemu, ażeby te stacjonaty BIC pokonać bezbłędnie. No i do końca bezbłędnie. 0 punktów karnych. Czas 76:81. No i również Adriannę Ostrowską zobaczymy w rozgrywce. A teraz zawodnik, który na pewno lubi ten hipodrom. Dominik Słodczyk. Na co dzień zawodnik klubu jeździeckiego z Brosławice na koniu The Quidams. Mówię, że lubi, bowiem tutaj 3 lata temu zdobył złoty medal ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, a w zeszłym roku był drugi w Mistrzostwach Polski juniorów. Dosiada konia The Quidams, to polski koń szlachetny po krwi, po ogierze Quidams Rubin. Uczestnik zeszłorocznych Mistrzostw Europy juniorów. Pokazuje w większych konkursach w tym roku nowego konia The Quidams. Do tej pory większość jego sukcesów na klaczach Wakona K i Sonia. No ale dziś być może zobaczymy go w rozgrywce, w walce o zwycięstwa. Wiemy, że on potrafi jeździć bardzo ambitnie w przejazdach na czas. Być może zobaczymy go w tej rozgrywce na koniu The Quidams. Już tylko 2 ostatnie przeszkody, na które trzeba dość daleko pojechać, objechać parkour. To na pewno sprawdza nerwy naszych juniorów. Dobrze Dominik Słodczyk przez ten okser i odważnie do rowu z wodą. Ale niestety, mimo że przyspieszył w końcówce, 1 punkt karny za przekroczenie normy czasu. Czas 80:18. No i Dominika Słodczyka w rozgrywce nie zobaczymy. Przed nami Michał Polednia, reprezentant Polski na koniu Kalister. Michał Polednia, zawodnik jeszcze bez większych sukcesów, ale startuje w coraz to wyższych konkursach. Kalister, polski koń, szlachetny po krwi, po ligusterze. Właścicielem tego konia jest tata i wierny kibic zawodnika, pan Henryk Polednia.
Zakończyliśmy kolejny bezbłędny przejazd. Wszystko na to wskazuje. Zero punktów karnych. Michał Polednia na koniu Kalistera, więc ta rozgrywka będzie bardzo emocjonująca. Wystartuje w niej 7 par. Wjechał na parkur Szymon Tęcza, który tym razem dosiada konia Arkadia. Teraz zobaczymy zawodników, którzy do tego konkursu zapisali po 2 konie. Arkadia mniej doświadczona niż Lukrecja, na której jechał z numerem 1 Szymon Tęcza. Arkadia to polski koń szlachetny po krwi, po Jerze Turbut, Quirinus z matki Poczat. Konia tego do jazdy Szymonowi użyczył pan Marek Jóźwiakowski. Szymon Tęcza po bardzo udanym starcie w Pucharze Polskim, gdzie zajął 4. miejsce, był o krok, o włos od zdobycia brązowego medalu. Został powołany na wyjazd reprezentacji polskich juniorów na zawody Cezio w Lambenhausen. No, na tym młodym koniu tutaj troszeczkę nieporozumienie. Za dalekie odbicie i w konsekwencji zrzutka na piątce. I kolejne błędy. Być może to za trudny parkur dla tej młodej klaczy. Arkadia ma 8 lat, ale jeszcze nie chodziła w tak trudnych konkursach. I powtórny najazd na całą kombinację. Zawodnik chyba rezygnuje, skoczy jakąś inną przeszkodę. Tak jest, najeżdża na jedynkę. I tym samym spokojnie będzie przygotowywał się do startu w rozgrywce na koniu Lukrecja. Laura Stremel na koniu Arctos. To para z Niemiec, Germany. Marko to z koni rasy brandenburskiej po Jerze Ascari. Jak na razie bezbłędnie, ale troszkę dużo tych przytrzymań. Przypomnę, zdarzały tu już się sytuacje, że zawodnicy nie zmieścili się w normie czasu. I tu znowu dużo koryguje do 7. Amazonka z Niemiec. Norma czasu w tym konkursie to 79 sekund. Zrzutka. Zrzutka na członie B potrójnego szeregu, a więc 4 punkty karne tej pary w rozgrywce nie zobaczymy. Cztery punkty karne, czas 74-99. Sygnał do startu otrzymał Albert Ornat, reprezentant Polski, który tym razem dosiada konia Verex Pleasure. No, jak na razie bez problemu.
dał tutaj Wolfgang Mayer dużo czasu zawodnikom, ażeby przygotowali konie do najazdu na potrójną kombinację. W tej kombinacji robi błąd Albert Ornard, a więc drugiego konia do rozgrywki nie wprowadzi. Końcowy wynik w tym przejeździe to 4 punkty karne, czas 75-92. Przed nami Christopas Petraitis, tym razem na koniu Lord Dano. Lord Dano na tym koniu zawodnik wygrał pierwszego dnia konkurs dla juniorów. Był to konkurs zwykły, w sobotę też spisał się dobrze, konkurs dwufazowy, pokonał w obydwu częściach bezbłędnie, zajmując czwarte miejsce za Polakami Moniką Grudkowską, Dominikiem Słodczykiem i Szymonem Tęczą. Czy wprowadzi drugiego konia do rozgrywki? No i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Litwy w rozgrywce będzie miał dwa konie. Odważnie do ostatniej przeszkody, 0 punktów karnych, czas 73-38. Teoretycznie ten czas tutaj nie ma znaczenia, ale zawodnik pokazał, że może być groźny w rozgrywce. Ma ten czas w przejeździe podstawowym najlepszy. Andrzej Opłatek, reprezentant klubu Hea Turek, tym razem na koniu Trulaw. Trulaw to klacz rasy holsztyńskiej po Conair. Na pierwszym koniu przejazd bezbłędny, czy również Andrzej Opłatek, podobnie jak przed chwilą zawodnik z Litwy, prowadzi do finałowego barażu obydwa konie. Dziś Andrzej Opłatek bez swojego trenera Krzysztof Ludwiczak w tym samym czasie startuje na zawodach CSI w Lamperhausen w Austrii. Oglądał parkour z trenerem kadry Rudolfem Rugałą, który na pewno bierze go pod uwagę, myśląc o reprezentacji na tegoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów, które odbędą się w odległości bardzo dalekiej w Hiszpanii i to na zachodzie. Bardzo pewnie ostatnio jeździ Andrzej Opłatek. Kolejny bezbłędny przejazd. Czas 74-53. A więc on również z tym koniem kwalifikuje się do rozgrywki. Za chwileczkę finałowa rozgrywka konkursu Grand Prix juniorów w ramach zawodów CSI. Przeszkody do rozgrywki to 2, 3, 5, 6, 12, 8, AB i 9. Rozpoczynamy rozgrywkę. Jako pierwszy wystartuje w niej Szymon Tęcza na koniu Lukrecja. Przypomnę, 9 par. Jeden zawodnik wprowadził dwa konie. Andrzej Opłatek ostatecznie na jednym koniu, ja mówiąc przy jego drugim przejeździe o tym, że drugiego konia wprowadza do barażu o zwycięstwo, popełniłem błąd.
I rozpoczął Szymon Tęcza. Zobaczmy, jaki parkour na tę rozgrywkę przygotował Wolfgang Meyer. A więc 2-3. Potem zakręt na piątkę, zakręt w prawo i teraz dwunastka po dalekim galopie, która nie była skakana w pierwszym przejeździe. I z potrójnej kombinacji tylko pierwsze dwa człony i dalej trzeba szybko zakręcić w lewo i pogalopować do przeszkody numer 9. 0 punktów karnych, czas 41:93. Przed nami Amazonka z Niemiec, Laura Stremel na koniu Lucy. Troszkę wolniej niż Szymon Tęcza. Przytrzymywała, chciała znaleźć właściwe miejsce odbicia i w efekcie chyba tego trzymania było za dużo. Odmowa skoku na przeszkodzie, która nie była skakana w pierwszym przejeździe, więc konie nie znały tej polskiej flagi. Zwłaszcza, że to koń z Niemiec. Kończy Amazonka z wynikiem 4 punkty karne, czasem 55:96. Reprezentant Litwy Petratis Kristupas na koniu Beresilla wygrał pierwszego dnia. Dziś w rozgrywce ma dwa konie. Dobra, krótka trasa do piątki. I zrzutka, więc liderem nadal będzie Polak Szymon Tęcza. Ma na szczęście Litwin drugiego konia w tej rozgrywce, konia, na którym wygrał pierwszego dnia. 8 punktów karnych, 8 penalties. Czas 44:27, time 44:27. Monika Gruntkowska na koniu Zeta. Zdobyła złoto w Pucharze Polski. Ale potrafi również pojechać szybko w konkursach na czas. Wygrywała już konkursy finałowe małej rundy na zawodach ogólnopolskich. No, tutaj niemiła przygoda. Klacz potknęła się na lądowaniu. Amazonka straciła równowagę. Było się bez punktów karnych, no ale strata czasu jest znacząca. Zdarzają się takie sytuacje nawet na najlepszym podłożu. Bezbłędnie. Czas 43:36. To daje w tej chwili drugie miejsce. Prowadzi Szymon Tęcz. Przejazd rozpoczyna Maja Radomska na koniu Kalimera. Spokojny, kontrolowany początek.
ale za to perfekcyjne skoki. Tutaj jedzie podobną trasą jak zawodnicy przed nią. Ależ krótko najeżdża na ostatnią przeszkodę i przepłaciła to zrzutko. No niestety 4 punkty karne na ostatniej przeszkodzie. Czas 44:06. Przejazd rozpoczyna Adrianna Ostrowska na koniu i Mekwi. Piące dookoła za czerwoną stacjonatą. No i zrzutka, więc liderem nadal będzie Szymon Tęcz. I dalej po tej zrzutce Amazonka jedzie już spokojnie. Przypomnę, to pierwszy start i McQuillan po przerwie. To nieporozumienie już chyba niepotrzebne, ale powtórny najazd i dobry skok na ostatniej przeszkodzie. 8 punktów karnych to wynik końcowy w rozgrywce pary Adrianna Ostrowska i Imekwil. Michał Poletnia, na co dzień zawodnik klubu Turbut Brzeg na koniu Kalista. Rozpoczyna przejazd w rozgrywce, a po nim już tylko dwóch zawodników, Litwin i reprezentant Polski Andrzej Opłatek. A prowadzi cały czas Szymon Tęcza. Tutaj dookoła. Stawia na czysty przejazd Michał Polednia. No i tutaj błąd, zdecydowany błąd, za daleko odbił swojego konia, nie był zdecydowany, jak ten daleki dystans rozjechać Michał Polednia. 4 punkty karne i jazda dookoła, więc ten czas też nie będzie zbyt dobry. Wynik końcowy w rozgrywce to 4 punkty i czas 49:55, co w tej chwili daje 4 miejsce w konkursie. Jest przed nami po raz drugi w tej rozgrywce reprezentant Litwy Petratis Kristupas. Tym razem na koniu Lordano. Nie wyszło mu w rozgrywce na koniu Bersiella. No a teraz na tym koniu, na którym wygrał pierwszego dnia wczoraj, był czwarty. Czy pokona prowadzącego od początku w tym konkursie, w tej rozgrywce, Szymona Tęcz? Małe nieporozumienie przed piątką, ale wszystko skończyło się dobrze dla zawodnika z Litwy. Troszkę nerwowo, tym razem daleko. Cały czas bezbłędnie, cały czas nerwowo, nie pasują te odskoki reprezentantowi Litwy. Teraz podgalopował mocniej do przodu. 0 punktów karnych, czas 43:97, co daje w tym momencie trzecie miejsce. Andrzej Opłatek na koniu Trulaf. Już wiemy, że
Ten konkurs, konkurs Grand Prix zawodów CSI juniorów wygra reprezentant Polski. Prowadzi Szymon Tęcza, a na parkurze zawodnik klubu Hea Turek, który tydzień temu wygrał podobny konkurs na zawodach CSI juniorów i młodych jeźdźców w Austrii, w Linzu. Krótki najazd i pewnie lekko z ukosa najechał na piątkę Andrzej Opłatek. Przy takiej jeździe ma szansę wyprzedzić lidera. Tu bez zbędnego ryzyka skorygował troszeczkę konia przed dwunastką, ażeby nie rozpędzić go zbyt mocno przed przeszkodą skakaną wprost do wyjazdu. No i teraz musi powalczyć, ale chyba nie da rady. 0 punktów karnych w czasie 44,94, co daje czwarte miejsce. A więc konkurs wygrywa Szymon Tęcza na koniu Lukrecja. Za chwileczkę ceremonia dekoracji. Miejsce pierwsze. Szymon Tęcza na koniu Lukrecja. Gunnar Burczyk. Gunnar Burczyk, sędzia zagraniczny, złożył gratulacje zwycięzcy, a są razem z nim sędziowie pan Nemezjusz Kasztelan i pan Stefan Kęszycki. Miejsce drugie, gratulacje odebrała już Monika Gruntkowska. Miejsce trzecie, gość z Litwy, Krzysztofas Petratis. I na kolejnych miejscach Polak Andrzej Opłatek, Maja Radomska, Michał Polednia, Laura Stremel z Niemiec i Krzysztofas Petratis. Puchary dla pierwszej trójki wręczają sędziowie. Miła uroczystość na tym, proszę Państwa. Kończymy relację z tego konkursu z kategorii juniorów zawodów CSI w Dżonkowie.